Możemy agenta oglądać, to jednak to było nagrywane kilka miesięcy temu. I co teraz przed tobą? Przede mną tak naprawdę nie wiem. Chcę spróbować zdawać do szkoły teatralnej, na iberystykę również, tak jak wcześniej mówiłam. Zobaczymy, na co się dostanę pierwsza, że tak powiem. I no, na pewno ta nauka, dalej gram na keyboardzie, tańczę, ten kanał na YouTubie z Kosperem, wszystko jakby robię ile się da aktualnie, ale skupiam się w kierunku tej dalszej nauki od października. No właśnie, co cię podkusiło, żeby wziąć udział, żeby zacząć tworzyć taki kanał? Wiesz co, myślę, że propozycja Kospera na pewno i to, że wcześniej już nagrywaliśmy serię o jedzeniu. Podobało mi się to, ja też uwielbiam jeść, to muszę przyznać. Jedzenie sprawia przyjemność. Tak, dokładnie. Do tego próbowanie rzeczy z różnych zakątków świata jest moim zdaniem czymś fajnym. A do tego to, że otwieram się na trochę inną kamerę, gdzie mogę patrzeć po prostu w nią, gdzie muszę w nią patrzeć, a zazwyczaj mówią mi, nie, nie, to jest ta ślepa plamka tak zwana na oku, nie widzisz jej, jej nie ma. A tutaj trzeba nauczyć się grać do niej, więc na pewno takie nowe doświadczenie pod względem gry do kamery. Co, no tyle chyba.